Hej, Danika! Jestem w kryjówce undergroundu! Świetnie! Zajmij się zagłuszaczem, a ja poszperam. Jak tam u ciebie? Annie? Cholera. Niech ktoś sprawdzi, co z nim. Już się robi. Uważajcie! To może być Spider-Man! Ludzie! Spider-Man tu jest! Uważajcie! Ej, Julio, jesteś tam? Halo! Niech ktoś do niego idzie! Przyjęłam idę. Potrzebujemy go więcej! Możecie też uciekać, ludzie! Droga wolna! Hej! Pomimo ciszy radiowej, namierzyłam adres IP i znalazłam forum undergroundu. Po prostu złoto! Serio? Jakieś ciekawostki? Może jeszcze z początku? Chcieli stworzyć napady, kradzieże. Potem postanowili wyrobić sobie imię, walcząc z silniejszymi, na przykład z wewnętrznymi demonami. Zaczęły się sprawy po tym, jak zaatakowali demony. Gdy pojawił się oddech diabła, rozchorowało się tylu członków undergroundu, że musieli się wycofać. Demony zniknęły, gdy Lee poszedł siedzieć. Tak! Underground przejął ich teren bez walki.
Nie ma tu żadnej sensacji. Ktoś tam jest? Nie odpowiada. Sprawdźcie to. Z przyjemnością zrobię ci krzywdę, Spider-Manie. Co to było? Sara! Niech ktoś do niej pójdzie! Przyjęłam idę! Nie boimy się ciebie! Próbuję skoczyć! Jaina, szlak, upewnijcie się, że nic jej nie jest. Przyjęłam idę. Prawdziwy bohater nie chciałby się poddać. Przydałaby mi się tu pomoc! Nic. Ale na pewno coś słyszałam. Prawdziwy Spider-Man by się nie ukrywał! Znajdziemy cię, Spider-Manie! Upewnijcie się, że nic jej nie jest. Rozejrzyj się. Nikogo nie ma. Sprawdźcie okolice. Dobra, pora wyłączyć zagłuszacz. Rozejrzyjmy się. Może zacznę od tych wystających kabli.
jak łóżka. Rzeczy demonów. Pewnie jakieś łupy. Zawsze w cenie. Muszę wyłączyć zagłuszacz. Hej, kryjówka już się nie ukryje. Super, to daję znać glinom. I biorę się za opisywanie konfliktu między Undergroundem a demonami. Dzięki, Spider-Manie. Dobra, to spadam. Tygodni Harlem nawiedziła seria nieszczęść, by wspomnieć choćby atak na park CJ Walker. Spider-Man stanął w obronie dzielnicy, ale nie był sam. Rozmawiam z Gankiem Lee z Harlemu, który pomógł Spider-Manowi ocalić okolicę. Cieszę się, że mogłem pomóc ludziom. Zwłaszcza, że jak się okazało, za wszystkim stał Wilson Fisk. To ważny krok w mojej karierze. I w karierze Spider-Mana. Nie wątpię. Jak odkryliście ten spisek? Rozmawiając z mieszkańcami dzielnicy. Pomagają sobie nawzajem, dzięki czemu nam łatwiej było pomóc im. Theo, Caleb, Camilla, Hayley, Steph, Gloria. Jeśli słuchacie, wielkie dzięki. Rozmawiałam z kuratorem sądowym Wilsona Fiska, który potwierdził, że facet znajduje się pod ścisłym dozorem, a jego wyrok prawdopodobnie zostanie podwyższony. Ganki i wszyscy w Harlemie, dzięki za wasze zaangażowanie. Do usłyszenia! Pamiętajcie, żeby zmieniać szczoteczkę do zębów co 3 miesiące. Pa! Roxon, Underground. Po prostu dużo się tego zrobiło. Wyluzuj, Miles. Jesteś superbohaterem, a masz 17 lat. Dalej tworzysz bity? Odkąd się to zaczęło? Nie. Pamiętaj o relaksie. Najważniejsza rzecz. Trzymaj. Mały projekt twojego taty i mój, nasze kawałki. Sprzed lat. Były już rymy i w ogóle. Jakim cudem o tym nie słyszałem? Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery, a kiedy się między nami popsuło... Ale możesz dokończyć za nas. No i zapomnisz o robocie. Okej. To co robić? Podłącz to. Powiem co i jak. Poprowadzą cię moje hologramy. Przeskanuj źródło. Hologramy, ha? Naśladujesz mnie. Bawiłem się w takie rzeczy, kiedy nie było cię jeszcze na świecie. Dobra. Nie myślę o Finn. Skupiam się, zbieram myśli. Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Teraz spróbuj znaleźć oryginalny dźwięk i nagrać próbkę. Idealnie, właściwa odległość. Udało się. Tak trzymaj.
kolejne dźwięki są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą ci się odnaleźć. Ekstra! Nie teraz. Hej! Masz coś dobrego? Ta. Cudowna dynamika. Widzisz? Staruszek wciąż zna się na rzeczy. I miałeś rację. Od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z Finn. Spotkam się z nią. Spróbuję wybić jej wszystko z głowy. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowę zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien. Mówiłeś, że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni i zbyt różni. Dokończ taśmę. Wszystko nagraj, a opowiem, jak było. Obiecuję. Dzięki, wujku. Kościół Trójcy. Pamiętaj, Tinkerer jest twoja, ale zostaw chłopaka. Naprawdę tego potrzebowałem. Dobra. Zadzwonię do Finn, jak tylko się ogarnę. Mój sprzęt przetrwał przeprowadzkę. Kto nie lubi omomierzy? Nikt. Nikt nie lubi. Pamiętam, jak wujek Aaron mi ją dał. Musimy urządzić jakiś mecz. Rick, gdybyś tu był, na pewno umiałbyś nam doradzić. Wtedy wszystko było prostsze. Mamo? Ganki? Jesteście? Chyba jestem sam. Pokój mamy zaczyna wyglądać odpowiednio. To chyba babcia na jakiejś demonstracji. No to tradycja w naszej rodzinie. Abuela ma pewnie wiele do powiedzenia na temat sytuacji z Roxxon. Mama wymiata. Na bank wygra. Kiedy jest nas tu troje, często mamy kolejkę do łazienki. Fajnie czasem pobyć samemu w domu. Atak na moście nie przeszkodził mamie. I jak się nie wtrącę, Ganki zostanie asystentem mamy.
Mama też była kiedyś dzieckiem. Chętnie czegoś posłucham. Nigdy mi się to nie znudzi. Poczta do Abueli. Muszę jej to przesłać. Dobra, dzwonię do Finn. Oby odebrała. Cześć, Spider-Manie. Finn, hej. Musimy pogadać. Spotkać się. Żebyś znów mnie okłamał? Żebym mógł to naprawić. Proszę, przy Kościele Trójcy już żadnych kłamstw, obiecuję. Jeśli to jakiś podstęp... Dobra, będę tam. Przynajmniej chcę się spotkać. Dobra, Kościół Trójcy. W drogę.